tylko mody pisarskie oczywiście, czy poetyckie. To jest bardzo duży problem, ponieważ zawsze w dziejach literatury, zawsze, nie było wyjątku, dominował przez jakiś tam okres czasu, w jaki sposób pisanie. On się odróżniał od i poprzedników, i tych, którzy byli następni. I zawsze najwięcej całe stado poetów, całe stado pisarzy starało się, próbowało, wręcz dbało o to, aby ich utwory były jak najbardziej zbliżone do tych, czy tam wybitnych, czy tych, które stały się modne, popularne, ponieważ jakby się chcieli podświadomie, świadomie, jakby podłączyć pod to, zaistnieć przez to. Różnie ich nazywamy naśladowcami, epigonami, mniej zdolnymi. Tak bywało zawsze. Jest to bardzo przykre i dla tych ludzi, dla tych ludzi na pewno, że nagle o nich przestaje się mówić, oni też najczęściej przestają pisać, że nie ma ich w historii literatury, ale sami sobie zaszkodzili, prawda? Nie byli w porządku wobec siebie. Albo podszywali się swoim talentem do tego. Znam wielu bardzo inteligentnych osób, które, a jak fajnie, to się pobawię w tą literaturę, prawda? Tylko, że później ta zabawa ich wciąga, natomiast oni są doskonałymi naśladowcami, imitatorami. No. Sam bawiłem się w to, czy potrafię napisać pod kogoś wiersz z tego czasu. Bawiłem się, na szczęście.